Panie kapitanie, ekscytacja, stresik, niepewność, czy jednak spokój? Co towarzyszy tobie i drużynie aktualnie, jakbyś tak miał scharakteryzować? Myślę, że wiele emocji, wiele silnych emocji i myślę, że wiele z nich, których wymieniłeś również. Bo wiemy, że stawka jest ogromna, ale też mamy spokój, bo wiemy, jak mocną drużyną jesteśmy i że możemy rywalizować z każdym. Także jedziemy pokazać to, co mamy najlepsze. Czy waszym atutem w zestawieniu z Jastrzębskim Węglem jest to, że wy już wiecie, jak smakuje finał, że wiecie, z czym to się wiąże, z jakim stresem, jaką adrenaliną, czy jednak tutaj byśmy nie rozpatrywali tego pod tym kątem? Ja myślę, że nie. Oczywiście gdzieś tam te doświadczenia są, natomiast najbardziej będzie liczyć się to, co pokażemy my i Jastrzębski Węgiel na boisku. I to tam rozegra się ta ostateczna rywalizacja. No właśnie, nie będziemy na ten finał patrzeć przez pryzmat tego, co się działo ostatnio, bo to jest jeden mecz, zupełnie inny mecz niż rywalizacja w lidze? To ja nie mam wpływu na to, jak dziennikarze patrzą na ten mecz, kogo... Ja pytam, jak ty patrzysz na to? Jak ja patrzę? My patrzymy na to, że myślimy, że myślę, że potrafimy grać dobrze w siatkówkę i potrafimy wygrywać z drużyną Jastrzębskiego Węgla. Oczywiście trzy ostatnie mecze, te finałowe plus ligi pokazały, że Jastrzębski Węgiel był w tych meczach w dużo lepszej formie, w dużo lepszej dyspozycji i zasłużenie wygrał. Ale w finale Ligi Mistrzów po przypracowanym teraz okresie 10-dniowym mamy nadzieję na dużo lepszą siatkówkę z naszej strony, a co za tym idzie na walkę o zwycięstwo.